Awimbołe! Udało się! To była na wskroś dzika przygoda w Roztoczańskim Parku Narodowym. Ekspedycja pionierów dotarła do 12 Parku Narodowego na swoim szlaku. To już połowa wyzwania. Pracownicy parku zadbali o wyjątkowość przyrodniczych przeżyć. Dziękujemy dyrekcji i zaangażowanemu zespołowi. W sobotę 8 sierpnia 2020 roku wyruszyliśmy na niezapomniane safari. Podzieleni na 5 małych grup, odkrywaliśmy dzikie tajemnice puszczy, wchodząc na Bukową Górę. Zaopatrzeni w lornetki szkła powiększające i kartki z zadaniami, przeszliśmy szlakiem przez całą górę. Zachwycały nas wszystkie odkrycia i każdy mógł poczuć się małym dzieckiem. Podczas waszej dzikiej odysei również możecie przeżyć taką przygodę. Po drugiej stronie góry na wszystkich czekała niespodzianka. Dzieci wsiadły do bryczek ciągniętych przez koniki polskie, a rodzice wsiedli na rowery. W rytmie naszych piosenek ruszyliśmy do Florianki, by spotkać się z konikami polskimi. Przebywanie z nimi było wyjątkowym przeżyciem. Po powrocie do ośrodka edukacyjno-muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego zapłonął ogień safari. Nadszedł czas podziękowań, wręczania prezentów od pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Rodziny otrzymały figurki konika polskiego i materiały edukacyjne. Na koniec rodziny udały się na zwiedzanie muzeum z panem Pawłem, który swoimi opowieściami przeniósł nas w świat dzikich mieszkańców Roztoczańskiego Parku Narodowego.